charakterystyka to forma wypowiedzi, która ma na celu prezentację postaci rzeczywistej lub literackiej. Jest to opis wyglądu zewnętrznego z opisem cech wewnętrznych. No dobrze, tak więc siemka, chciałbym wam opowiedzieć trochę o charakterystyce. Jest to bardzo ważne, ponieważ może pojawić się na egzaminie gimnazjalnym. Okej, więc zacznijmy od analizy tej jakże ciekawej definicji. Charakterystyka to forma wypowiedzi. Tak samo jak opowiadanie czy rozprawka. Ma ona na celu prezentację postaci rzeczywistej lub literackiej. Czyli jakbyście się w domu za bardzo nudzili, to możecie napisać sobie charakterystykę Donalda Trumpa, który jak wiemy jest postacią rzeczywistą, albo chociażby Bolka lub Lolka, którzy już raczej do rzeczywistych postaci nie należą. Oprócz tego charakterystyka jest to opis cech wyglądu zewnętrznych wraz z opisem cech wewnętrznych. Dobra, tak więc przejdźmy może teraz do rodzajów charakterystyk, które ze względu na obiekt dzielimy na charakterystykę indywidualną, czyli taką zwykłą, prostą charakterystykę. Oprócz tego jest jeszcze charakterystyka zbiorowa oraz porównawcza. Charakterystykę zbiorową piszemy, jak charakteryzujemy więcej niż dwie osoby, na przykład Zośkę, Rudego, Alka z kamieni na szaniec. Natomiast charakterystyka porównawcza to charakterystyka, w której porównujemy dwie postacie do siebie, na przykład Danusię i Jagienkę. I został nam jeszcze jeden rodzaj charakterystyki, autocharakterystyka, czyli taka, w której opisujemy samego siebie. Nazywam się Jakub, mam 16 lat, mieszkam tam i tam i te wszystkie takie rzeczy. Pisanie jakiegokolwiek rodzaju z tych charakterystyk jest niewątpliwie również urozmaiceniem naszego czasu, którego nie moglibyśmy poświęcić na nic innego. A do tego możemy potraktować to jako naprawdę niezłą formę rozrywkową. Można nawet nieźle się zrelaksować pisząc charakterystykę Bolka albo Lolka, gorzej jak to pisanie przemieni się w uzależnienie. Dobra, ale przechodząc do rzeczy, to nasze charakterystyki, żeby za łatwo nie było, dzielimy również na bezpośrednią i pośrednią. Czym się różnią? Nie wiem. No dobra, wiem. Charakterystyka bezpośrednia to nazwanie cech bohatera wprost. Czyli na przykład Ania to miła koleżanka. Natomiast charakterystyka pośrednia to przedstawienie postaci w różnych sytuacjach, dzięki czemu poznajemy jej cechy. Na przykład Janek jako jedyny podbieg do staruszki. Na tej podstawie można wywnioskować, że Janek to wrażliwy oraz uczynny chłopiec. Przejdźmy może teraz jeszcze tylko do planu charakterystyki, który składać się powinien z trzech akapitów: wstępu, rozwinięcia oraz zakończenia. We wstępie przedstawiamy naszą postać. Podajemy jego pochodzenie, wiek, sytuację rodzinną oraz inne takie wszystkie rzeczy. W rozwinięciu podajemy jego cechy intelektu, czyli jest mądry, wyróżnia się niesamowitą pamięcią, jest spostrzegawczy. Oprócz cech intelektu podajemy również cechy charakteru, które możemy podzielić na jeszcze mniejsze grupy. Na przykład stosunek do innych, czy jest życzliwy, serdeczny, stosunek do samego siebie, czy jest wymagający wobec siebie, czy myśli o swojej przyszłości, stosunek do obowiązków, czy jest pracowity, obowiązkowy, oraz ostatnią rzeczą, którą możemy podać w rozwinięciu, są zainteresowania. Sport, muzyka, taniec. Z tego co wiem, pan od polskiego kiedyś coś mówi, że muszą być minimum trzy cechy charakteru, które będą poparte odpowiednimi przykładami. Dobrze, to przejdźmy teraz do ostatniego akapitu charakterystyki, którym jest zakończenie, inaczej podsumowanie. W zakończeniu my oceniamy postać, wyrażamy zdanie na jej temat, mówimy co nam się w niej podoba, a co nie. Okej, tak więc to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że teraz już wiecie wszystko o charakterystyce. Cześć!